Ruszyła 11. edycja akcji Misjonarz na Post. Jej celem jest duchowe wsparcie polskich misjonarzy, świeckich i konsekrowanych, którzy posługują na różnych kontynentach. Na świecie, w przeróżnych szerokościach geograficznych, pracuje obecnie ponad 1600 misjonarzy z Polski. Niosą innym pomoc. Budują studnie, ośrodki zdrowia, placówki edukacyjne. Opiekują się potrzebującymi, dziećmi starszymi, chorymi, cierpiącymi. Ofiarowują im swoje zainteresowanie, swoje talenty, modlitwę, a przede wszystkim zwykłą ludzką obecność. Dziś rozpoczynamy Wielki Post. Można zrezygnować ze słodyczy, można być milszym dla najbliższych i nie tylko. Można naprawdę podjąć wiele, wiele postanowień pięknych i one są potrzebne, ale można też wziąć udział w cudownej akcji i przygarnąć nas do swoich serc na czas Wielkiego Postu. Już po raz 11 rusza ogólnopolska akcja Misjonarz na Post. Jej celem jest duchowe wsparcie poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpienia lub inne postanowienie konkretnego, wylosowanego misjonarza. My jako misjonarze, osoby świeckie, siostry zakonne, bracia zakonni, kapłani, zakonni, diecezjarani, posługujemy w różnych miejscach, we wspólnotach, często samotni. Potrzebujemy tego wsparcia. A ta modlitwa, to co często powtarzam, modlitwa na misjach jest jak taki ciepły koc, który nas otacza. Aby dołączyć do akcji, należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej misjonarznapost.pl. Tam dostępne są też wszystkie niezbędne informacje. Inicjatywę honorowym patronatem objęli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki oraz przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji ksiądz biskup Jan Piotrowski. Zapraszamy Was serdecznie do akcji Misjonarz na...